Witam serdecznie, mówi dla Was Kulich Michał. W dzisiejszym wideo zaprezentuję Wam, jak w bardzo prosty i szybki sposób zaktualizować swojego Windowsa, na przykład 7 lub 8 do wersji 10, pomimo iż rok temu rzekomo skończyła się już taka możliwość, tak? Ale jednak Microsoft zostawił jeszcze takie, taką możliwość. W tym celu wystarczy sobie wkleić tutaj ten link, który zaznaczyłem i który umieszczę też w opisie. Teraz klikamy sobie pobierz narzędzie. To narzędzie nazywa się Media Creation Tools. W każdym razie nazwa jest nieważna, ważne, że działa z poziomu Windowsa. Teraz klikamy sobie na to narzędzie z poziomu Windowsa. Aktualizacja nie jest już możliwa, a po uruchomieniu właśnie tego narzędzia bez problemu można zaktualizować sobie Windowsa, stworzyć sobie obraz. Teraz czekamy na przygotowanie składników. Później będziemy musieli zaakceptować umowę licencyjną. Dobrze, czekamy, czekamy dosłownie jeszcze kilka sekund. Dobrze, teraz klikamy, zaakceptuj. Znowu czekamy kilkanaście sekund, kilka, kilkanaście sekund. Tak. Dobra, i teraz tak w tym kroku. Możemy albo uaktualnić ten komputer od razu, ja mam akurat oryginalną siódemeczkę, albo utworzyć nośnik instalacyjny yy, flash USB lub, lub płytkę DVD. Klikamy sobie dalej, tutaj omijam ten krok. Tak. Teraz mogę stworzyć albo dysk USB i potrzebny mi jest pendrive 8GB lub mogę stworzyć sobie obraz płyty DVD. No, i będę miał taki sa, takiego samostartującego się Windowsa. Myślę, że z instalacją nie będzie potem żadnych problemów na przyszłość, więc z tego co wiem, ta możliwość, którą teraz pokazuję, będzie aktualna do grudnia tego roku. Nie wiem jak w przyszłym, także radziłbym się pośpieszyć. I jeszcze jedna, jeden drobiazg. Gdyby ktoś chciał mieć tanio oryginalnego Windowsa, na Allegro pojawiło się bardzo dużo takich komputerków firmy Lenovo to są laptopy polizingowe najczęściej laptopy z gwarancją od 6 do 12 miesięcy więc poniżej 1000 zł możemy mieć oryginalnego Windowsa 7, możemy zaktualizować sobie potem tego Windowsa do 10, możemy mieć laptop który posiada możemy mieć laptopa który posiada 8 RAM procesor iCore i5 także wystarczająco wydajny do takich prac biurowych. Dodatkowo wiem, że bez problemu mogłem na tym komputerze otworzyć Photoshopa CS6 ze wszystkimi funkcjami. Ten układ Intel HD 3000 odpalił mi też GTA piąteczkę. Także, także, jeżeli ktoś miałby ochotę na szybki, w miarę dobry komputer, widzę, że tutaj jest nawet dysk SDD. Naprawdę jest dużo różnych ofert. Ja nie chcę robić tu reklamy, tylko tymi poradnikami staram się pomóc ludziom. No, w ogóle to w dzisiejszym wideo byłoby to na tyle. Ja akurat nie chcę teraz aktualizować tego Windowsa, zrobię sobie to później. No, zapraszam do oglądania kolejnych wideo poradników. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.